Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Karolina Opolska, to jest teoria spisku program na kanale YouTubeowym Sekielski Brothers Studio i na Spotify. Dzisiaj w studiu gość, do którego zbierałam się już od dłuższego czasu i ciągle nie miałam odwagi, a jest nim Tomasz Piątek. Dziennikarz, publicysta i autor wielu, wielu książek. Ja sobie wypisałam dwie, które wydaje mi się, że najbardziej pasują do tematu, o którym będziemy rozmawiać, czyli Macierewicz i jak to się stało i Macierewicz i jego tajemnice, ale stoi też tutaj najnowsza twoja książka, czyli Wielki Łowy Kaczyńskiego i jak mówisz, tutaj też jak najbardziej jest... To, czym się dziś zajmiemy, a zajmiemy się w związku z tym, że jest to program dotyczący teorii spiskowych, to zajmiemy się spiskiem smoleńskim. Cześć, Tomku. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć. I tu od razu może sobie na początek powiedzmy, że istnieje takie zjawisko, jak spiski twórców teorii spiskowych. Mm -hmm. Człowiek wybitnie inteligentny, jakim był Umberto Eco, gdzieś tak od połowy lat 80. zaczął sobie zdawać sprawę, że teorie spiskowe, szerzące się i we Włoszech, i w całej Europie, i na całym Zachodzie, no one się szerzą nie tylko spontanicznie. Są ludzie, którzy robią na tym interes. Jedni robili na tym po prostu biznes, pieniądze, inni mieli w tym interes polityczny. I e, trudno to użyć innego słowa intensywnie spiskowali, żeby teorie spiskowe dla nich korzystne się, e, się szerzyły. I e, teoria spisku smoleńskiego to jest idealny przykład właśnie takiego, takiej teorii spiskowej, która jest szerzona przez ludzi działających w pewnej zmowie, nie do końca jawnej. Mhm. To jest idealny przykład tego, przed czym Umberto Eco zaczął nas ostrzegać już w latach osiemdziesiątych, a jak się pojawił internet, no to już e, zaczął ostrzegać bardzo intensywnie. I zresztą nie tylko, nie tylko on, bo internet tym e, szerzycielom teorii spiskowych bardzo poszerzył możliwości szerzenia. Mhm. Szerzenia tych teorii. Niestety. I e, Jedną rzeczą są spis, jest spisek, o którym nam opowiada teoria spiskowa, mhm. czyli ten. Czyli ta historia, w tak, którą mamy uwierzyć. Ta, tak, ta rzekoma konspiracja opisywana w sposób niezwykle zresztą mętny i, i nieprzypadkiem. Ona jest opisywana w sposób mętny, bo mętność daje elastyczność, mhm. prawda? Jak się mówi, że katastrofy nie wywołała Bomba, nie wywołała seria tajemniczych awarii, nie wywołała sztuczna mgła, nie wywołali kontrolerzy lotów rosyjscy, tylko jak się mówi, że te wszystkie cztery elementy naraz wywołały katastrofę i nie wiadomo który do końca za bardzo za nią odpowiada, to jeżeli przyjdzie jakiś uparty badacz i udowodni w sposób niezbity, że nie było sztucznej mgły, to zawsze można powiedzieć, ale była jeszcze bomba, kontrolerzy, seria tajemniczych mm -hmm. awarii. I dlatego w raporcie Macierewicza mamy i bombę i serię tajemniczych awarii, a wcześniej mieliśmy mgłę. E, e, jest tyle tych elementów tutaj, że można, e, że, że twórcy tej teorii spiskowej i jej propagatorzy mogą E, się zachowywać jak e, e, śliskie węgorze. To znaczy, próbujemy ich złapać, oni będą nam wyślizgiwać się z ręki i, i jak kawałek mydła, prawda? Nie da się ich e, ostatecznie przyłapać na kłamstwie, bo zawsze się uczepią jakiegoś innego, innego elementu. I to jest. I to jest ta opowieść. Natomiast skąd się ona wzięła? To jest... No właśnie, bo zacznijmy chronologicznie. Katastrofa smoleńska, bo oczywiście wszyscy już się zorientowali, że odwołujemy się do katastrofy smoleńskiej. Na początku było wrażenie, że nawet skonsolidowała nasz naród, bo się wszyscy wtedy wspólnie zebraliśmy w żałobie. I co się stało? No i ktoś zaczął natychmiast, już kilka dni po katastrofie, ktoś zaczął pracować nad tym, żebyśmy się jednak nie konsolidowali. Nie łączyli w Solidarności, w żałobie, tylko żebyśmy się podzielili. 10 kwietnia Tupolew spada. Tragedia. Późniejsze wszystkie badania ekspertów, prawdziwych ekspertów, naukowców, a nie samozwańczych jakichś pseudospecjalistów. Udowodniły, że to był wypadek, wywołany najpewniej tym, że Lech Kaczyński na rozkaz swojego brata bardzo chciał wylądować w Smoleńsku, choć tam nie było warunków. I Rosjanie 10 kwietnia, kiedy dochodzi do tej katastrofy, jeszcze tego nie wiedzą. Oni też jeszcze tego nie zbadali. 11 i 12 kwietnia na Kremlu panuje popłoch. Bo Putin i jego ekipa są przerażeni, bo myślą to samo, co myśli wiele osób w Polsce, że to mogli zrobić Rosjanie. Mm. Ale trzeciego dnia już wiedzą, że to nie oni. Błyskawicznie sprawdzono wszystko, co się dało. Nie tylko oczywiście samolotnisko mm. i okoliczności katastrofy, ale sprawdzono, co robili wszyscy ludzie pracujący w służbach specjalnych Putina. Sprawdzano, czy jakiś nadgorliwiec akurat być może nie spróbował. Wykorzystać e, okazji. Tak, i zabić e, polskiego prezydenta. E, okazało się, że nie. Rosjanie odetchnęli z ulgą, no, e, ale nie zasiedli z popcornem czy też z kawiorem, z miską kawioru w ręku, prawda, żeby obserwować, jak my tu w Polsce cierpimy. E, tylko zobaczyli, że jest okazja. I czwartego dnia ludzie Kremla już zaczęli działać w Warszawie. Przede wszystkim zaczął działać Eugeniusz Sendecki, twórca tak zwanej telewizji narodowej, która istnieje na YouTube. To jest człowiek, który właściwie przez większość przed 10 kwietnia 2010 roku nieustannie mówił, że Polska powinna się oderwać od Unii Europejskiej, od NATO i powinna stworzyć imperium słowiańskie razem z Rosją. I twierdził, że Rosja to jest wielka, prawdziwa słowiańska siła nam przyjazna, że te więzi słowiańskiej krwi i. Taki trochę turbolechita. Jeszcze nie było wtedy turbolechitów, ale taki można powiedzieć, pan sławista kiedyś mhm. używano takiego określenia. W Słowianie trzymajmy się razem, prawda? E, najlepiej pod wodzą jakiegoś rosyjskiego cara. I ten człowiek 10 kwietnia nagle, jak na rozkaz, e, zmienia front. Wybiega z kamerą i z mikrofonem na krakowskie przedmieście i zaczyna zaczepiać przechodniów, pytając, czy sądzą, że prezydenta nam zamordowano, czy to był spisek. Sugeruje, że mm -hmm. Rosja Pytanie nam prezydenta. Tak, sugeruje, że Rosja nam prezydenta e, zabiła. E, pomaga mu w tym e, Maciej Poręba. Człowiek, który zarabia na życie, projektując. E, Mundury w Rosji, mhm. wykorzystywane w filmach. Na przykład człowiek, który spędza w Rosji masę czasu, a tak w ogóle jest synem komunistycznego reżysera Bogdana Poręby, który był no, mocno związany z promoskiewską frakcją w partii komunistycznej i w służbach specjalnych. Mhm. I ci panowie, którzy wcześniej nazywali Lecha Kaczyńskiego zdrajcą, bo wprowadził Polskę do Europy, pomagał wprowadzić, nagle robią z niego ofiarę rosyjskiego spisku. Nagle zapominają, że przed chwilą kochali Rosję. A potem mija parę lat, kiedy oni już rozkręcili ten mit smoleński, to w 2017 roku znowu manifestują na krakowskim przedmieściu, ale nawołując do przyjaźni z Rosją. Oni po prostu odegrali rolę im wyznaczoną, a potem wrócili na, do, poprzedniej, do poprzedniej roli. Pomaga im dwóch działaczy harcerskich. Michał Kuczmierowski i Piotr Trąbiński, którzy stawiają ten słynny krzyż, który staje się takim totemem który później próbuje się nam wmówić, że ten krzyż to jest taki wyrzut sumienia naszych władz, które spiskowały z Rosjanami i nie chcą widzieć krzyża na krakowskim przedmieściu. czy on teraz jest w ogóle? Nie mam... chyba przenieśli do jakiegoś kościoła wydaje mi się. w Tak, się jego... ale czy on tam nadal jest, tego nie wiem. Jego, jego, jego... i w ogóle na temat tych przenosin była cała e... straszliwa awantura. Celebrytów tak. pod tym krzyżem wyrosło. Tak, ale ci dwaj działacze e... E... Harcerscy to nie są jacyś harcmistrze z lasu, którzy przybyli, prawda, tam z plecakami. E, jeden z nich e, zarabiał Mateusza Morawieckiego w jego banku BZWBK, drugi zaraz też do tego dołącza i też zaczynał Mateusza Morawieckiego zarabiać w jego banku. Obaj panowie są wspierani nie tylko przez Mateusza, ale przez jego ojca Kornela Morawieckiego, hmm. przecież jawnego zwolennika Putina od 2008 roku, a, który też się nagle przyłącza na chwilę do tej antyrosyjskiej, pozornie antyrosyjskiej histerii. I obaj panowie harcerze są też bliskimi kolegami z harcerstwa, Dymitra Hirscha To jest bardzo zagadkowa postać, nieformalny doradca Morawieckiego. Syn Rosjanki, która pracowała dla władz sowieckich w NRD, wykonywała tam poufne zadania, była między innymi tłumaczką, tłumaczyła na najwyższym szczeblu. I kiedy już to wszystko wiemy, to można spytać po co Putinowi taka teoria spiskowa no w Polsce? Antyrosyjska. Właśnie, prawda? uderzająca w Rosję, wydawałoby się, że wprost przeciwnie, mm. czyli e, nie na rękę powinna być antyrosyjska teoria spiskowa, która miałaby być inspirowana ze strony Rosji. Strasznie to skomplikowane. No właśnie, to nie jest aż tak skomplikowane, ale my mamy z tym ogromny problem, żeby to zrozumieć. To no jest nie... nieoczywiste. Bo to jest tak, bo to jest nieoczywiste. Natomiast e, e, będziemy jakby że tak powiem z Rosją zawsze przegrywać dopóki nie uzmysłowimy sobie że oni grają w szachy a my ciągle próbujemy z nimi grać w warcaby i mm. dlatego przegrywamy oni robią rzeczy nieoczywiste oni robią rzeczy przewrotne no, i od kilkuset lat jakby ich dyplomacja i służby specjalne mm. się e, szkolą i doskonalą w, tym, e, w takich działaniach e, po pierwsze Putin wie Putin, jak każdy zbrodniarz, cieszy się, gdy przypadkiem zostanie oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił, i oskarżenie jest w sposób oczywisty fałszywe. I on wtedy może mówić: Patrzcie! Jaki tu ze mnie zbrodniarz? Widzicie teraz wreszcie, że jestem niewinną ofiarą ohydnych pomówień wściekłej polskiej rusofobii. Wy, wybiela się na tym, że jest fałszywie oskarżany i może udowodnić, że te oskarżenia są fałszywe. Tak, a skoro to oskarżenie jest fałszywe... To każde no, kolejne no, to również. Oczywiście. I ta, to, de, tak, de, tak argumentują Rosjanie, którzy wtedy nieustannie pokazują światu Macierewicza jako obraz polskiej rusofobii i Polacy, którzy próbują wtedy na Zachodzie racjonalnie ostrzegać przed Rosją, są zbywani, bo zaczynają być traktowani jak po prostu kolejni przedstawiciele tej szalonej polskiej rusofobii, co to zamach udowadnia wybuchającymi parówkami. Co robił Macierewicz i jego Wypuszkami eksperci. po napojach tak. energetycznych. A, to jest korzyść... E, bardzo ważna, ale taktyczna, a poza nią jest jeszcze korzyść strategiczna, polegająca na tym, że wprowadzając tę teorię spiskową w umysły Polaków, Polaków po pierwsze się dzieli mhm. na dwa wrogie plemiona. Na jedno plemię smoleńskie, które uważa swoich przeciwników za ogłupionych lemingów albo cynicznych wspólników zbrodni, a dru z drugiej strony, plemie antysmoleńskie nasze uważa tamtych za wariatów. Mhm. I nagle już nie jesteśmy narodem, jesteśmy dwoma skłóconymi plemionami, które się ze sobą nie dogadają, no bo nie może być e, nie, dialogu między e, zbrodniarzami i lemmingami, z jednej strony, a wariatami z drugiej mhm. strony. Nie, obie strony, które tak o sobie myślą, nigdy się ze sobą nie dogadają. I co więcej, Polacy wierzący w ten spisek Smoleński zaczynają pytać, co na to NATO? Przecież zabili głowę państwa NATO Rosjanie. NATO powinno podjąć jakieś bardzo drastyczne kroki. Mhm. Przecież tu pan Antoni Macierewicz udowodnił e, stuprocentowo mhm. pękającymi parówkami, że to był zamach. I jakże to? NATO nic nie robi, Zachód nic nie robi. A Zachodni sojusznicy nas zdradzają. Znowu, znowu I tu się pojawia strach. Znowu jesteśmy samotni. Mhm. Spróbujmy się okopać jakoś odgrodzić i od zachodu i od wschodu. Z jednym może sojusznikiem orbanem, ale on kurczę, on tego Putina lubi. Może on nie głupi jest. Przecież to strach być tak samemu. Rosjanie potworni, ale Zachód zdradliwy. Wbije nam nóż w plecy. To już możemy, musimy z dwojga złego z tymi Rosjanami jakoś się. Przynajmniej wiemy, czego się po nich spodziewać. Tak, tak. E może się trzeba jakoś z nimi dogadywać. E po to, żeby zapobiec katastrofie. Tego się na głos nie mówi, bo nie wolno. Bo Rosjanie... Ale to gdzieś tam jest w domyśle. Tak, Rosjanie zabili nam prezydenta, więc tego na głos nie powiemy, ale w domyśle jest. Ci Rosjanie straszni, nawet prezydenta nam zabili, Zachód nas opuścił. Trzeba tu się jakoś, trzeba jakoś tak manewrować, żeby, żeby tutaj u boku tej Rosji przetrwać. I rozwija się ten spisek smoleński, on ma dużo rozgałęzień, nie, nie mamy czasu, żeby o tych wszystkich teoriach, które tam się pojawiły, bo byli, miały być osoby, które przeżyły katastrofę, a czy też zostały... zamach, a potem zostały dobite. Albo też wywiezione na przykład opowieści o tym, że Lech Kaczyński rzekomo w jakimś pensjonacie na Białorusi jest więziony. Tak, były brzozy, parówki, puszki, wszystko tam się... Sztuczna mgła, bomby termobaryczne, no ja już... Nie... Seria tajemniczych awarii. Seria tajemniczych awarii, ja nie jestem w stanie um, zapamiętać tego wszystkiego i teraz powtórzyć, natomiast jest Macierewicz, bardzo tajemnicza powstać, po której poświęciłeś yy, dwie książki. Jaka jest jego rola w tym wszystkim? No jego rola jest tutaj... Yy... N, 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 powiedzieć, że niezwykła, to mało powiedzieć, on przyjeżdża do Smoleńska pociągiem. Kiedy się dowiaduje o zamachu jak to on mówi no tak. czyli o katastrofie ale on już od razu wie że to zamach on od razu mm -hmm. uznaje że to zamach jeszcze z, zanim się zaczyna ta wersja zanim ludzie Kremlają w Polsce na Krakowskim to Przedmieściu to on już wie on już się najprawdopodobniej domyśla że centrala na Kremlu pójdzie w tym kierunku i on yy, ale on w, te, w, te, w tym momencie jeszcze, dla niego opowieść o zamachu smoleńskim, choć on natychmiast ją zaczyna szerzyć, jeszcze wtedy nie jest najważniejsza. Mhm. Dla niego wtedy najważniejsza sprawa to jest wrócić natychmiast do Warszawy. Tak, bo to warto podkreślić, że on, i nie wyjaśnił tego oficjalnie do tej pory, wraca. On wraca natychmiast do Warszawy, bo on ma w lokalach użytkowanych przez kancelarię prezydenta. Ukrył dokumenty, kopie, a nawet niektóre oryginały, być może, które wyniósł bezprawnie ze służby kontrwywiadu mhm. wojskowego trzy lata wcześniej, w 2007 roku. On wie, że tam zaraz przyjdą ludzie prezydenta, marszałka komorowskiego, który zacznie pełnić obowiązki prezydenta, i mu te drogocenne papiery zawierające liczne haki, tajemnice, mhm. kompromaty, że mu to zabiorą. Więc on naciska, żeby jak najszybciej wracać. I, e, I szerzy opowieść o zamachu i o tym, że nas zaraz wszyscy wystrzelają, odgrywa taką histerię, że musimy wracać, bo nas zaraz Rosjanie zabiją. Jak tylko się zorientują, że my tu jesteśmy, to nas zabiją, nie wypuszczą. Wracajmy jak najszybciej. Zasłońmy okna w pociągu, bo snajperzy nas zastrzelą. Siedzą na drzewach wzdłuż linii kolejowej rosyjscy snajperzy i zaraz nas zastrzelą. E, Próbuje sterroryzować wszystkich, żeby jak najszybciej wrócić do Warszawy. E, no jego współtowarzysze jednak jedzą obiad, a dopiero potem wracają do Warszawy, on wraca z nimi i kiedy już jest w Warszawie i kiedy już zabezpieczył te, te papiery, to widzi najwyraźniej, że jego przeczucie się spełnia, Rosjanie, ludzie Rosji w Polsce szerzą, opowieść o zamachu i on się do nich przyłącza i tu nie wiemy, na ile podczas i w Rosji i zaraz po powrocie do Polski, na ile sam Macierewicz miał kontakty z Rosjanami. Wiemy, że przez cały czas jest otoczony ludźmi związanymi z Rosją, więc jakieś kontakty mogły być nawet na bieżąco. Ale nie wiemy, do jakiego stopnia on koordynował swoje poczynania z Rosją. Natomiast wiemy, że Macierewicz jest człowiekiem bardzo sprytnym, bardzo sprawnym. To nie jest taki agent, który musi się meldować oficerowi prowadzącemu. To jest raczej sprytny, zakulisowy sojusznik, który w wielu sytuacjach sam wie, jak się ma zachować. I on nie, on nie potrzebuje się nieustannie kontaktować z Rosją, żeby działać na rzecz, na rzecz, na rzecz Rosji. I Jarosław Kaczyński. W pierwszej chwili, kiedy już Macierewicz chodzi i biega i mówi, że zabito nam prezydenta, kiedy robią to ludzie związani z Rosją, Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński najwyraźniej nie wie co robić. Jest pierwszy, pierwsze dwa trzy tygodnie, może nawet miesiąc, no nie cały miesiąc, nie cały miesiąc, na pewno dwa trzy tygodnie po śmierci brata on jest w no, takim normalnym zrozumiałem ludzkim szoku po śmierci brata brat te, oni nie są to, to, to między nimi między Jarosławem a Lechem Kaczyńskim nie maż ma takiej miłości jak nam tutaj się wmawia jak wmawiają nam hagiografowie no, ale bracia no ale brat bliźniak Lech był dla niego bardzo ważny był też bezcennym narzędziem ponieważ masa ludzi mnóstwo ludzi bardziej ufało Lechowi niż Jarosławowi i, i Jarosław mógł się nim posłużyć ale był taki bardziej ludzki tak i e, e, Jarosław Kaczyński to odchorowuje, a, c, a kiedy dochodzi do siebie, to co robi? E, e, wygłasza e, orędzie przyjaźni wobec Rosjan. Mhm. Wygłasza orędzie do Rosjan, w którym mówi o tym, jak bardzo jego brat kochał Rosję, jak bardzo pragnął stanąć u boku Putina na Placu Czerwonym, by przyjąć defiladę zwycięstwa w dniu 9 maja, czyli E, nie wpisuje się w tę narrację. Nie, on raczej wysyła taki sygnał, e, do Polakom wysyła sygnał, mimo potwornej st straty, która mnie spotkała, jestem racjonalnym człowiekiem, nie podpale Polski, nie, wywołam, nie wypowiem Rosji wojny, a Rosjanom wysyła sygnał, e, patrzcie, jak ja jestem elastyczny. Spotkała mnie taka straszna rzecz, różne rzeczy się mówi o tej śmierci na rosyjskiej ziemi, was podejrzewają. A ja nawet w takiej sytuacji potrafię Wam e, e, wysłać znak, e, znak pokoju. Zapamiętajcie to sobie. Czyli, bo on, Jarosław Kaczyński, jest jedynym polskim politykiem, który gra w szachy. Mm -hmm. On też, jak ja robi jakiś ruch, to stara się, żeby tym ruchem sobie otwierać pole do wielu innych możliwych ruchów i uzyskać jak najwięcej korzyści. Nigdy nie łapie jednej sroki za ogon, tylko trzy i to mu się udaje. I, i e, wyborów prezydenckich nie wygrywa, mimo że tutaj się zachowuje powściągliwie, jak mąż e, stanu. Chodzi do mediów, do których nigdy nie chodził wcześniej? Tak. Chociaż były też takie, do których nie poszedł. I po przegranych wyborach. E, Zamyka się na Nowogrodzkiej z Antonim Macierewiczem i z prawą ręką Macierewicza Piotrem Naimskim. Mhm. Też bardzo tajemniczym człowiekiem. O czymś tam rozmawiają intensywnie. Zapewne o tym, jaką przyjąć teraz strategię po przegranych wyborach. I wychodząc, Macierewicz, otwierając drzwi od gabinetu, kiedy już opuszcza Jarosława Kaczyńskiego, mówi głośno, tak żeby wszyscy w sekretariacie słyszeli. I e, e, Jarek, ty zapomniałeś o bracie. To bardzo mocny zarzut. Bardzo mocny i Macierewicz doskonale wie, że to wycieknie, mhm. że jeśli nawet nie on sam przekaże to medium to ktoś z sekretariatu mm -hmm. albo naimski gdyby się okazało że nikt z sekretariatu nie ma ochoty plotkować i, i e, ponieważ Jarosław Kaczyński po pierwsze z, z bratem do brata był przywiązany a po drugie e, buduje jakby na tej miłości do brata część swojej legendy ta miłość dwojga, mm. braci, dwóch braci jest częścią ich legendy, to Macierewicz nigdy nie odegrałby takiego sketchu w drzwiach bez uzgodnienia tego z Jarosławem. Ludzie naiwnie myślą, że Macierewicz zaczął emocjonalnie Jarosława szantażować. Mówić mu, ty zapomniałeś mhm. o bracie i wpędzać go w szaleństwo smoleńskie. No ja, tak to brzmi na pierwszy rzut oka. Ale ja, ja ich znam, wiem, że Macierewicz jest e, stuprocentowym lisem we wszystkim, co robi. Wiem, że Jarosław Kaczyński jest niezwykle e, człowiekiem, też sprytnym i kalkulującym. Ja przypuszczam, że oni tam usiedli i e, mówili mniej więcej coś takiego. Pół Polski uważa, albo przynajmniej ćwierć. Jedna trzecia. Że twojego brata zabili Rosjanie. I to jest nasza jedna trzecia Polski. My musimy z nią współbrzmieć. A przecież, a poza tym, Jarosławie, ty się domyślasz, a ja wiem, że Rosjanie się na nas nie obrażą. To rzeczywiście brzmi, gdyby nie, <gryw> gdyby nie to, że rozmawiamy o faktycznych wydarzeniach, jak teoria spiskowa, ale no to zostańmy przy Jarosławie co on wie na temat całej tej sprawy, na temat poczynań Antoniego Macierewicza? No on, on, on wie, wie wszystko? O, co robi Macierewicz? Mhm. Mówisz o komisji, pytasz o komisję smoleńską? Tak. O, tę teorię? No, o, tym, o to wszystko, co się działo, po, no bo koncentrujemy się na tym, co się działo po katastrofie smoleńskiej. Czyli czy on zdaje sobie sprawę z tego wszystkiego, co się tam dzieje? W tych komisjach? Tak, tak. tak. I on daje na to akcept swój? A, absolutnie. Jarosław Kaczyński... No bo przecież te komisje w którymś momencie zaczęły być wręcz śmieszne. I o to chodziło. O to chodziło, bo yy, ta, yy, ten, ten żelazny elektorat PiS, te 20%, do, yy, który wierzy niezłomnie w spisek smoleński, on yy, uwierzy we wszystko. Także w pękające parówki. A e, z kolei e, nasza część społeczeństwa, która się z tego śmieje, no Jarosław Kaczyński bardzo chce, żebyśmy się z niego śmieli. Dlaczego? Bo my go wtedy lekceważymy. My, e, my ogromną ilość energii przez ostatnie 8 lat poświęciliśmy. Na wyśmiewanie Jarosława Kaczyńskiego. To prawda. Mogliśmy zrobić o wiele więcej pożytecznych rzeczy w tym czasie, a my. I ta śmieszność była mu politycznie na rękę? Jest cały czas. Przecież on, dos... Przecież on ma tylu opiekunów. Wiedzą, że powinien nosić buty do pary. Jeśli zakłada czasem buty nie do pary, albo ostentacyjnie mu poseł Krasulski strzepuje łupież z płaszcza, to to jest po to, to robione, żebyśmy jest... to widzieli. Yy, zaplanowane? Jarosław Kaczyński nie e, pozwala sobie na robienie rzeczy niezaplanowanych. To jest człowiek, który całe życie spędził na myśleniu o tym, jak zdobyć w Polsce władzę absolutną, a potem jak ją sprawować. I nie tylko o tym myślał, ale też e, robił doświadczenia, obserwował, jak inni sprawują władzę, sam się mierzył z, z różnymi formami władzy. E, on dobrze wie, że władza musi być spektaklem. On, on wie, że kiedy my widzimy go w tych butach niedopary albo z parówkami smoleńskimi Macierewicza, to my się śmiejemy i mówimy, z kim tu walczyć? To jest jakiś eh, dziadek. Za ścianka, idiota, który zaraz upadnie, sam się własne sznurowadła przewróci. A to jest przecież jeden z najlepszych biznesmenów w Polsce. Człowiek, który stworzył e, imperium, fundacji, spółek i partii, który stworzył maszynkę do zarabiania pieniędzy, która pomogła mu utrzymać swoje partie, najpierw porozumienie Centrum, potem PiS, e, i utrzymać dyscyplinę wśród swoich ludzi, nawet wtedy, gdy tracił władzę, bo im dawał pieniądze. To jest jeden z najskuteczniejszych, najbezwzględniejszych i przedsiębiorców, i polityków, jakich mamy w tym kraju. No on z tej opowieści wychodzi na człowieka całkowicie omnipotentnego, a wrażenie, które sprawia, jest absolutnie przeciwne. I jakoś trudno mi uwierzyć, że to wszystko jest zaplanowane, że wystawia się na taką śmieszność, no bo zwłaszcza no tak jak sam mówisz, wszystko od tej jednej sznurówki, przez brudne koszule marynarki z plamami, rozpięte guziki, i łupiesz. No to jest bardzo śmieszające i on się wystawia na to według tego co mówisz specjalnie. Tak, i on chce on w ten sposób też zdobywa sympatię swoich wyborców. Którzy mówią, proszę, on jest taki jak my, nie jest jakimś przedstawicielem. Establishmentu. Tak. Wymuskanej, wypieszczonej elity. I dodatkowo jeszcze ci podli, bogaci ludzie wyśmiewają tego biednego człowieka, który tak ciężko haruje dla Polski, że nie ma czasu nawet sobie szamponu kupić. Ale to z tego, co mówisz, wynika, że Jarosław Kaczyński właściwie złożył swojego brata, czy pamięć o swoim bracie, na takim politycznym ołtarzu. Tak, można powiedzieć, po, po części złożył samego brata, no bo wystawił go na ryzyko. Jarosław Kaczyński, tu masa, wiele osób się ekscytuje tym, czy Jarosław Kaczyński zadzwonił do Lecha. No tak, to jest, jest temat, który regularnie wraca. Czy Amerykanie mają jakieś tajne nagrania, Rosjanie, ktokolwiek. Ale bez tego wiemy, że Jarosław Kaczyński emocjonalnie szantażował brata, wymusił na nim. Na emocjonalnym szantażem startowanie w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Hmm. Lech Kaczyński tego nie chciał. i... E, no, sam meldował wykonanie zadania tak, prezesowi, czyli swojemu bratu. Przy poprzednich wyborach, ale po, po jednej kadencji już miał tego dosyć, a brat go zmusił do e, wystartowania w wyborach znowu. I e, Lech. Był tak steroryzowany przez brata, że gotów był na wszystko. Mówili mu, że w Tbilisi nie można lądować, kiedy leciał do Gruzji. Próbował wymusić na pilocie. Żeby... Pilot miał potem problemy. Tak, a potem mścił się na pilocie, bo pilot nie chciał w Tbilisi wylądować. I pilot, który leciał do Smoleńska, wiedział, że czeka go to samo, że sterroryzowany przez brata prezydent będzie terroryzować pilota albo mścić się na nim później. Dlatego oni wszyscy wylądowali i dlatego, dlatego zginęli. A potem tę pamięć o swoim bracie, prawdę o nim znowu Jarosław Kaczyński składa na ołtarzu swojej politycznej kariery. On jest związany z Rosją od dawna. Wiemy o jego e, spotkaniach z głównym szpiegiem KGB Anatolijem Wasinem w latach 89-90, gdzie Kaczyński no, związał się z Rosją, choćby przez to, że rozmawiając z Wasinem, pijąc z nim alkohol, mówiąc o tym, jak tu Polskę sfinlandyzować by można i tak dalej, czyli pozostawić ją w imperium Kremla przy pozorach jakiejś niezależności. Jarosław Kaczyński dostarczył Rosjanom masę kompromitujących materiałów na siebie i musiał o tym wiedzieć, że im, że im dostarcza te materiały. Musiał wiedzieć, że mieszkanie szpiega KGB jest zaopatrzone w kable ukryte i, i, i ukryte kamery. No, zrobił to po to, prawdopodobnie, bo jak na takiej zasadzie, na jakiej idąc do ślubu, się coś wnosi w posagu. Mm -hmm. Coś wam daje, żebyście wiedzieli, że jestem waszym człowiekiem, że możecie na mnie polegać. I teraz składając brata w ofierze i pamięć o nim, składając pamięć o bracie w ofierze, tej teorii spoleńskiego spisku, Jarosław Kaczyński tworzy sobie znakomity kamuflaż, bo nagle przedstawia siebie jako jednego z największych wrogów Rosji i jako jedną z najbardziej cierpiących ofiar Rosji, mm. bo opowiada, sugeruje, on tego nigdy wprost nie mówi, ale sugeruje, że Rosjanie mu mu brata zabili, i Rosjanie w ten sposób, to jest być może kolejny powód, dla którego Rosjanie szerzyli tę spiskową teorię. Rosjanie też dają Kaczyńskiemu, pomagają Kaczyńskiemu właśnie w tym kamuflażu, szerząc taką, szerząc taką teorię. Pomagają swojemu sojusznikowi. I tutaj znowu możesz powiedzieć, że to wszystko brzmi jak spiskowa teoria. No dlatego jesteśmy w tym programie, w którym <głos> jesteśmy. <głos> I e, niestety dla mnie być może gdyby to była spiskowa teoria, gdyby to był, e, gdyby to była fantazja, e, e, to ludziom znacznie łatwiej byłoby przyjąć te fakty, o których ja mówię, bo e, spiskowa teoria jest dla wielu ludzi e, Źródłem przyjemności. Ekscytują się, niby w to wierzą, ale tak naprawdę pod, podniecają się tym tak, jakby to był film. Ale jest też łatwiejsza do opowiedzenia zazwyczaj. Tak, bo. Yy, Musi być prosta do zapamiętania. A rzeczywistość jest skomplikowana. A ja niestety mówię o faktach. One są bardziej skomplikowane niż jakaś taka prosta, prymitywna opowieść. I one mają tę straszną wadę, że są prawdziwe. I kiedy uzmysławiasz sobie, zaczynasz sprawdzać po kolei te wszystkie fakty i widzisz, że one są prawdziwe i widzisz, że Polska jest rządzona przez politycznych sojuszników Putina, którzy się kamuflują, ale jednak nimi są, są sojusznikami Putina, to się robi strasznie, strasznie. Trudno jest żyć z taką świadomością. Teorie spiskowe zazwyczaj ułatwiają ludziom życie, a odkrywanie prawdziwych spisków życie utrudnia. Z tego, co mówisz, oznacza też, że Jarosław Kaczyński musiał wiedzieć o wszystkich powiązaniach Antoniego Macierewicza z Rosją. Może nie o wszystkich, ale... Ale o, w ogóle o tym, że są? Tak, wie. wiedział, wiedział, tak. Na Macierewicz ma ich bardzo dużo, więc mhm. to czasem trudno spamiętać, no ale tak. wie, na pewno... Jesteś w tym specjalistą. Na pewno wiedział, że są i różne źródła mówią, że Lech Kaczyński też, też wiedział, a Lech Kaczyński w tym układzie stworzonym przez swojego brata nie zawsze chętnie uczestniczył, jak wiemy, i brat go musiał czasem właśnie szantażować emocjonalnie. I e, źródła z Pałacu Prezydenckiego mówią, że Lech Kaczyński nie chciał wpuszczać Antoniego Macierewicza do Pałacu, mówił nie pokazujcie mi tego agenta. Mm -hmm. Ta teoria spiskowa, bo tak to jednak będę nazywać, dotycząca katastrofy smoleńskiej, ona na przestrzeni ostatnich lat przybierała różne nasilenie. Były te marsze, były bardzo mocne wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, najpierw pod krzyżem, a potem w tym miejscu, w którym ten krzyż stał, czyli pod pałacem prezydenckim. Ale były też takie momenty wycofania, kiedy się to trochę uspokajało. Rozumiem, że to. Wynikało tylko z obserwacji politycznej, tak? Że te, te momenty wycofania tej ciszy, kiedy właściwie już Jarosław Kaczyński odsuwał też Antoniego Macierewicza, chował go gdzieś tam na wszelki wypadek, to też wynikało z kalkulacji politycznych, że teraz lepiej trochę ciszej, a później znowu głośniej? Nie, nie, nie. Jarosław Kaczyński chciał w ogóle wygasić teorię mhm. smoleńską, bo co zrobili pisowcy, kiedy doszli do władzy w 2015 roku? No, Platforma Obywatelska ponad na jeździe Putina na Krym i Donbas zaczęła odcinać kontrakty paliwowe z Rosją. Tymczasem Wojciech Jasiński, przyjaciel Kaczyńskiego, został szefem Orlenu i w 2016 w, w, zrobił reset paliwowy z Rosją. Z, zamówił gigantyczne ilości ropy w kremlowskim Rosniewcie. Minister Waszczykowski, wówczas namaszczony przez Kaczyńskiego na szefa dyplomacji, zaczął reset dyplomatyczny, i to jeszcze z właściwym sobie wdziękiem. Publicznie na łamach rosyjskiego pisma komiersant prosił, wręcz błagał Ławrowa o spotkanie kuluarowe, żeby omówić różne sprawy. To takie upokorzenie też dla. Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Adamczyk zrobił od razu re, reset transportowy, mm -hmm. ponieważ podpisał umowę transportową z Rosją w 2017 roku, która miała zwiększyć przepływ e, towarów między nami, między nami a Rosją. Ta, I tak się składa, że minister Adamczyk jest blisko związany z przewoźnikiem. Biznesmenem, przewoźnikiem Piotrem Litwińskim, który dużo zarabia na handlu z Rosją, bo tam jeździły jego, jego ciężarówki. Tych, tych resetów rosyjskich jest więcej, a oni liczyli się z tym, że wreszcie będzie można chociaż trochę tę maskę zdjąć z twarzy. Mhm. No importowali też na ogromną skalę węgiel prawda, z Rosji. Tutaj się minister Tchurzewski odznaczył szczególnie. Liczyli na to, że wreszcie, będzie, że, że wreszcie będzie można się przyznać do tego, że, że, że się dogadujemy z Rosją. No poza tym nie mogli zrobić tego, czego wymagali podczas rządów platformy, czyli rozwią pociągnięcia do odpowiedzialności, rozwiązania, ściągnięcia wraku. Wydaje mi się, że może to co jest coś, co nawet na ten elektorat pisowski trochę jednak działało, że no są u władzy, czyli mają wszystkie narzędzia, żeby winnych pociągnąć do odpowiedzialności. Mija 8 lat i nic. Nie, nie ma wraku, i niestety o wrak upominają się tylko działacze tak zwanej lekkiej brygady opozycji, kiedy mm -hmm. idą, próbują się zawsze przy każdej uroczystości smoleńskiej przebić na plac i krzyczą, gdzie jest wrak. Antoni Macierewicz ogłosił z wielkim hałasem, że on wspaniałego prawnika międzynarodowej rangi. Zatrudnia do odzyskania wraku argentyńczyka Luisa Moreno Ocampo, który był prokuratorem Międzynarodowego Sądu Karnego w Hadze. Ale tak się składa, że pan Moreno Ocampo jest wielkim zwolennikiem Rosji czemu dawał wyraz wielokrotnie mówił że żołnierze rosyjscy którzy napadli na Gruzję mogli być ofiarami zbrodni wojennych mówił że Rosja nie powinna opuszczać międzynarodowego trybunału prac międzynarodowego trybunału karnego ponieważ ma wielką tradycję stosowania prawa międzynarodowego jak się poczyta wypowiedzi pana Moreno Campo Rosji, to się też trochę włos jeży na głowie i to też tłumaczy, dlaczego nawet kawałka wraku nie zobaczyliśmy do tej pory. Ale potem znowu, nasilenie. Zeszły rok. Macierewicz wraca w Glorii i Chwale, publikuje raport. Widzimy zdjęcia, na których widzimy wręcz ofiary, fragmenty ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Dlaczego? Znaczy nie dlaczego widzimy zdjęcia, tylko dlaczego oczywiście ten temat znowu wraca z siłą. Moment kluczowy to jest listopad 2021 i marzec 2022. To, co mhm. się dzieje między tymi to półrocze. Amerykanie ostrzegają PiS, że Putin. Rozpocznie inwazję na Ukrainie, więc PiS z wielką. PIS sobie z tego nic nie robi właściwie. Nie no, z wielką radością zaprasza głównych sojuszników Putina tak, do Warszawy. To był listopad. Tak, 2021. Panią, panią Marine Le Pen, jawnie opłacaną przez Kreml. Rozili muzynami. Ona mówi w Warszawie w wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, że Ukraina należy się Rosji. Mimo to Mateusz Morawiecki nadal ją popiera ostentacyjnie, próbuje jej pomagać w wyborach prezydenckich, atakując jej kontrkandydata Emanuela Macrona. A Kaczyński mówi też, że należy rozważyć budowę muru z drutem kolczastym na granicy z Ukrainą, tak jak na granicy białoruskiej. Ja wtedy napisałem do Ministerstwa Obrony i do Straży Granicznej pytając, czy oni na serio rozważają odgrodzenie się od Ukrainy murem i drutem kolczastym, a oni mi od pisali, że żaden żadnego wariantu nie wykluczają. Czyli ktoś tam musiał już liczyć ile by tego drutu ewentualnie trzeba było zakupić, żeby powstrzymać tę ławę ludzi z Ukrainy, która by tu uciekała, gdyby Putin doszedł do Lwowa. Mhm. I Kilka dni po inwazji ukochany tygodnik Jarosława Kaczyńskiego, czyli sieci wydawane przez braci karnowskich, publikują jedenastostronicowy wywiad z ambasadorem Kremla, który nazywa Ukrainę burdelem, kłamie, mhm. że Rosja nie napada na Ukrainę. Tygodnik oczywiście e, utrzymywany przez pisowskie spółki Skarbu Państwa i konsultujący z partią swoje mhm. poczynań. Oni najwyraźniej liczyli wtedy, że wtedy wreszcie będzie można zdjąć maskę. Liczyli na to, że Ukraina padnie, Polacy się przerażą, a PiS powie e, widzicie, Ukraina padła, Zachód nic nie zrobił, sojusznicy nas zdradzili. Po razie, znowu? Z, znowu. Musimy się z Rosją dogadywać. A któż, się, któż w takich e, negocjacjach będzie lepiej bronić Polski, interesu niż my prawdziwi patrioci? I, e, i to się nie udało, bo... Ukraina nie padła. Ee, Ukraina zrobiła Kaczyńskiemu świństwo i nie padła. Polacy przyjęli Ukrainę. Po, włącznie z pisowskimi wyborcami. Całe lata antyukraińskiej nie. propagandy PIS e, spłynęły jak woda po Kaczce wtedy po ludziach. E, również pisowcy przyjmowali uchodźców i Zachód zrobił świństwo, Amerykanie zrobili straszne świństwo. Czyli Kaczyńskie. wsparli Ukrainę. Tak. Przecież po tym jak e, e, Ukochany e, sojusznik PiS w Waszyngtonie, prokremlowski prezydent Donald Trump, który chciał rozwiązać NATO, e, odszedł w Niesławie. No, nie wiadomo, czy nie wróci. A, tak, no ale odszedł na 4 lata, przed Joe Biden. Pisowcy e, zaczęli stosować propagandę antyamerykańską na. Ogromną skalę. Nieustannie się dowiadywaliśmy, że Biden jest głupi, stary, nic nie rozumie, że wygrał wybory dzięki oszustwom, że jest katastrofą. Mhm. Tak rzecznik PiS, Rafał Bochenek o nim pisał. Katastrofa Biden. I, i nagle się okazało, że również ta propaganda spłynęła po wyborcach mhm. PiS jak woda po kaczce. Kiedy tylko zobaczyli. Że e, e, rosyjscy sołdaci się zbliżają, nagle zapragnęli parasola ochronnego USA i PiS musiał się z Joe Bidenem przeprosić. Do czego delegowano Andrzeja Dudę jako człowieka z plasteliny, a poza tym głowę państwa, ale myślę, że jego e, elastyczna plastyczność tutaj też odegrała. Ale prawda ale... jest taka, że staliśmy się jednak państwem przyfrontowym i też Zachód musiał inaczej rozmawiać z Andrzejem Dudą, nawet jeśli go nie cenił tak, jak Tak, tak, ale też... tego chcieli. A Andrzej Duda zaczął się też kłaniać w pas Bidenowi, tak jak wcześniej kucał przy biurku Trumpa, to teraz się nagle kładł przed... Przed, przed Bidenem. I teraz PiS jest w takim zawieszeniu. Czeka, aż nastroje antyukraińskie u wyborców odżyją. Ale tymczasem, skoro w tej sytuacji, w związku z tą wojną, którą obserwujemy w Ukrainie, no, PiS musiał wrócić do swojej poprzedniej opowieści, że Rosja jest. Znowu musieli zacząć udawać, że Rosja jest ich wrogiem, więc teoria spisku smoleńska była w sam raz dlatego no wrócił, ją przywrócono tak macierewicz cały na biało i uderzył jeszcze mocniej niż uderzał wcześniej no bo ten jego właśnie w 2022 roku raport przedstawiony był już pomijając sam raport ale właśnie te obrazy które zobaczyliśmy no to było wszystko wstrząsające tego tak. wcześniej jeszcze nie było tak tak a y, generał Krzysztof Bondaryk z, z demokratycznych służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej E, e, mówi, że e, bombardowanie nas na przykład zdjęciami e, zwłok, to co zrobił Macierewicz, e, i później. E, e... Tylko przerwę. Myślisz, że na to też był akcept Jarosława Kaczyńskiego, bo tam były podejrzenia, że jedno z tych zdjęć to mogły być fragmenty zwłok Lecha Kaczyńskiego. E, tego, e, tego nie wiem. Natomiast podejrzewam, że na pewno był akcept. E, może nie samego Putina, ale kogoś na Kremlu, kto odpowiada za polskie sprawy, bo generał Bondaryk i Grzegorz Rzeczkowski też w książce Katastrofa Posmoleńska mówią, że te zdjęcia, zwłok i filmy, które przenikały już wcześniej do Polski, trafiały do pisowskich mediów. Najpewniej pochodziły od FSB, czyli od ukochanej służby specjalnej Putina, która te zwłoki obfotografowała i serwowano je nam po to, właśnie po to, żeby nas wzburzyć i żeby, żeby w Polakach rozpalać emocje, które nam odbierają racjonalność, a Rosjanie nie chcą. No nie chcą, żebyśmy byli racjonalni. Nie chcą, żebyśmy się tych szachów kiedyś nauczyli, w które oni grają. Czyli znowu na, ręce, na, na rękę Rosjanom jest to, żebyśmy my widzieli w nich e, przerażającego potwora, tak jak zobaczyliśmy po tym ostatnim raporcie. E, e, na rękę Rosjanom jest to, żebyśmy my e, nie myśleli. Jeśli my mamy w nich widzieć, Albo wspaniałe słowiańskie mocarstwo, jak chciał pan Sendecki do 2010 roku, albo mamy w nich widzieć tak przerażającego potwora, że, 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 potwora tak przerażającego, że nie da się przed nim obronić, żebyśmy e, e, i chcą, żebyśmy oszaleli od, od emocji i przestali myśleć. No dobrze, mamy 2023, 13 lat mija, minęło od katastrofy smoleńskiej. Ten mit, jaką on teraz spełnia rolę? U tych, którzy w niego wierzą, bo już omówiliśmy kwestię twórców, yy, yy, którzy go stworzyli i podtrzymują w zależności od tego, jak bardziej im się opłaca politycznie, czyli ba jako bardziej gorący i mniej, ale jaką on spełnia rolę u tych, bo cały czas jest grono ludzi, którzy wierzą w to, że to był zamach. Ale on już. Tam był Tusk, który się dogadał na Molo w Sopocie, uścisnęli sobie dłonie z Putinem, wtedy właśnie wydali wyrok śmierci na Lecha Kaczyńskiego. No to jest ta historia. I, I to już jest, to już się stało, tak jak powiedziałaś, mitem. A mit ma to do siebie, że jest czymś, co jest oderwane od naszej rzeczywistości, ma tylko na nią promieniować. Gdyby wyznawcy tej teorii spisku smoleńskiego wierzyli w nią ciągle, jako w coś, wierzyli w ten spisek jako coś rzeczywistego, to na przykład by Zaczęli odczuwać dyskomfort, o którym mówiłaś. Dlaczego nie ma wraku? Dlaczego PiS nie sprowadził wraku? A tak w ogóle, to dlaczego sprowadza, sprowadzał węgiel z Rosji, na przykład, skoro Rosja nam zabiła prezydenta? Ale to się już odkleiło od rzeczywistości i to funkcjonuje trochę na takiej zasadzie, jak w kulturach. E Powiedzmy bardziej, jak to się kiedyś mówiło, umownie, pierwotnych, w kulturach, w których się wyznaje animizm, na przykład jakieś plemię. Wierzy, że jest potomkami wilka, prawda? Mm -hmm. Starożytni Rzymianie też wierzyli, że tam wilczyca im odchowała ich, ich protoplastów. Ich. Więc jakieś plemię wierzy, że jest potom że wywodzi się od wilka, że wilk jest ich ojcem, ale nikt w tym plemieniu na przykład no nie biegnie z niemowlęciem do wilka i nie mówi: Dziadku, zajmij się niemowlęciem, bo ja muszę iść na zakupy, prawda? Czy tam iść na polowanie. Mm -hmm. E, to jest mit, w który się niby wierzy, ale tak naprawdę to nie jest wiara. To jest jakaś taka oderwana od rzeczywistości idea, którą sobie chołubimy, bo trzymamy ją w głowie, bo ona nam robi dobrze. No i jak dobrze robi nam mit smoleński? Nie e, nam, ale tym, którzy w niego wierzą. Stawia nas w roli e, ofiar, ale to jest rola przykra, ale to jest rola z drugiej strony centralna, czyli jest w niej jednak coś miłego. Jesteśmy, znowu Polska jest. Cierpiącym Chrystusem narodów. Znowu jest ofiarą jakiejś strasznej zbrodni. Znowu można uprawiać nieustanne narodowe zaduszki rozpamiętywania, i można wskazywać na innych i piętnować ich jako zdrajców i tych złych, co niestety wielu ludziom po prostu przynosi przyjemność. W ogóle, jakby cały ciężar, też cała ta, ta, cały ten palec wskazujący w innych. Nieustannie zbacza i w sumie niby miał wskazywać na Putina, a jednak wskazuje na Donalda Tuska. I to mhm. też ten mit jest oderwany od rzeczywistości, a jeśli nawet próbuje się z niego jakiś użytek w rzeczywistości zrobić, to jednak tylko na mniejszą skalę, w, w skali wewnątrzpolskiej. Przeci, tylko przeciwko temu e, rudemu Tuskowi, ryżemu, jak mówi Kaczyński, z którym trzeba wygrać wybory. A twoim zdaniem on będzie. Mit będzie trwał, on będzie się tlił, to już jest coś, co z nami zostanie po prostu na wieki, wieków? To zależy od, od tego, co się będzie działo z Polską. Jeżeli my wyrwiemy się spod wpływów Kremla i wrócimy do wspólnoty zachodniej, to będzie potrzebna jakaś taka. E... Nie wiem, jak to nazwać, wielka edukacyjna socjoterapia, dla, nawet nie dla sporej części społeczeństwa, właściwie dla całego społeczeństwa, bo wszyscy jesteśmy poranieni ci, co wierzą i ci, co nie wierzą. No na pewno jesteśmy podzieleni tak, że właściwie wydaje mi się, że w nowożytnej historii Polski nie było takiego podziału jak po 2010 roku. Ja, ja nie widzę możliwości, żeby te dwa, dwie strony się pogodziły. Obawiam się, ludne. że możesz mieć rację i dlatego mówię, że jakaś wielka socjoterapia, psychoterapia zbiorowa to jest coś, coś koniecznego. Aczkolwiek nie możemy tutaj też popaść w, w błąd taki, e, nie możemy odkreślić przeszłości grubą kreską. No, mm -hmm. Zostały popełnione straszne rzeczy, to co robili Kaczyński, Macierewicz i inni. I musimy ich postawić przed niezawisłym sądem, przed niezawisłym. My nie możemy wydawać wyroków. O. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Tomasz Piątek. Autor książek rozlicznych, w, tych, w tym książek, które dotyczą właśnie powiązań Antoniego Macierewicza z Rosją. Więc, jeśli ktoś z Państwa jest ciekawy i chciałby te wszystkie nazwiska sobie jeszcze raz przypomnieć i prześledzić, to odsyłam. I oczywiście najnowszej książki, która tu stoi, czyli Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To ja dziękuję bardzo. A ja oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.